Witam was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Waszej epickiej bitwy. Dzisiejszym bohaterem będzie gracz o niku Prince of Macedon. Chodzi tutaj, że książę Macedonii. Gracz ten gra ISU 152. Na mapie jest w trybie bitwa spotkaniowa, czyli spotkaniówka, super tedek radziecki, to bardzo dobry kamo w akcji. Ciekawa sprawa, wiecie co, ten gracz gra na 13 FPS-ach. 14 w tej chwili. 13, 12, 14. Wyobraźcie sobie taką grę, moją taką grę, no ja nie mam. A najlepsze jest to, że bardzo często gracze z tymi niskimi FPS-ami po prostu robią bardzo dobre wyniki. Przykładem tego jest poprzednia. W sensie, że bitwa umieszczona w tej serii przeze mnie na Lorrainie, przykładowo o francuskim medzie 9 tieru. To jest kolejna bitwa epicka na niskich FPS-ach. No, ja nie wiem jak gracze to robią, ale do tego jeszcze pig jest super, ale niektórzy mają do tego talent, ja na pewno nie. Ja się bardzo denerwuję. Przede wszystkim dla mnie najgorszy nie jest FPS zmiana, znaczy sama, to jak muszę grać wtedy, tylko łapie mnie rage. Wkurzam się, denerwuję się. To jest choroba psychiczna, naprawdę. To się takie rzeczy się leczy. A ja tego nie leczę, niestety. No, to nie stać mnie na leczenie takie. Nie, no po prostu. Najgorsze dla mnie nie jest to, że mam lagi jakieś małe, leciutkie, czy tam FPS-y się nie zgadzają. Po prostu chodzi o spadek jakiś jest FPS-ów, lag ekranu, to po prostu samo fakt, że to się zmienia, to po prostu mnie najbardziej wkurza w tym wszystkim. Za co niestety, dlaczego musicie przywyknąć, ja tego nie zmienię, no bo musielibyście mi opłacić leczenie. A poza tym, jakbym poszedł do psychiatryka, to filmów na YouTube by nie było. Niektórzy mogliby być niezadowoleni. Więc chyba to się nie zapowiada. A może jakieś leki by mi dali? O, leki. Tyle ich biorę, to już chyba nic mi nie zaszkodzi. Ja no, żartuję sobie cały czas. Słuchajcie, słuchajcie, koniec gadania o pierdołach. Muszę powiedzieć tak, o ISU, o tym trybie, o kurna i o tej bitwie opowiadać, więc szybciutko, szybciutko. Chciałem się uderzyć, ale już się uspokuję. Uspokoję. Na tej mapce bardzo często gram w podobny sposób, jadę tam sobie posnajpić na początek na środku, może potem jadę właśnie w okolicy kapa, bo zawsze mało kto jedzie na kapa i zawsze tutaj sobie jadę, robię jakiś damage, ktoś przyjeżdża, peskę wsadzam, tutaj puf, 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 prawda? Pięknie, to samo robi kolega. Natomiast potem, no albo trzeba bronić kapa, a nasi kapują, ja robię takiego towera, zbieram damage i robię damage. Albo coś w tym stylu, że po prostu muszę jechać szybciutko, puszować, bo mi tutaj zaraz ostatni czołg zabiorą i nie zrobię damage'a wystarczająco dużo. Więc tak zwyczaj wygląda moja bitwa na tej mapie. Albo się bronię, albo kurna muszę szybko jechać za fragami, zależnie od tego jaki jest wynik. Tutaj jest bardzo niefajny 2-6, w tej chwili 2-6, co nie mówi dobrze o poziomie graczy w tej bitwie, w teamie tutaj Prince of Macedon. No kurna Macedonii, kurna... No, Macedonii, gracz Macedonii. Dobra, będę mówił do tego gracza Macedonia. No, ISU. Oczywiście niesamowity tedek, bardzo dobry. Pamiętam, że kiedyś jak nie było dziesiątek tedeków, ten tedek po prostu no był niesamowity. No, to działo jest niesamowite w takim sensie, że... nie no, co ja gadam teraz? Chwila. Co ja chciałem powiedzieć? Tak. Działo to... Jak na 8 tier jest naprawdę bomba. W przeciwieństwie do Borsuka ma lepszą celność, lepsze przeładowanie chyba, lepszą penetrację i chyba wszystko lepsze, więc to jest niesamowity plus. Może ma mniej HP, ale ma lepszy pancerz, jarzmo, które dinka bardzo dużo i ogólnie jest bardzo fajną maszynką. No i ale nie ma wieży. Ale jest niesamowity kamuflaż. O to jest warte zaznaczenia. Więc podsumowując, ISU 750 uszkodzeń, 286 penetracji chyba. Zgadłem? Nieprawda. Ja pamiętam, jak ja bym był taki dobry w matmie, w ocie, jak w szkole, to kurna.
Mówię wam, że po prostu masakra, co nie? W OCie znam tyle cyferek, mam taki mam umysł cyferkowy, wotowski, że tu cyferka, tam pamiętam damage, prędkość, kurna, wręcz wszyściutko pamiętam, ja wszystko pamiętam w OCie, ale jak jest matma w szkole, to nic, za grosza. Niestety. Kolejny, mój mózg jest stworzony do wota tylko, nic więcej. Więc tak to wygląda. I co? Więc bardzo dobre działo Isu, mocne, bardzo twarde jarzmo działa, reszta jest papierowa, to nie ma co mówić, bez dwóch zdań. Fiorenc jest no nie najlepszy, ci zasięg widzenia. Moduły oczywiście rammer, czyli wentylacja, dosyłacz i szybsze celowanie 10%, albo siatka, albo lornetka. Tutaj gracz ma lornetkę. Ja używam lornetki, bo można ją przenosić całą linię i dzięki temu zaoszczędzamy kredyty. No to jest jakiś sposób zawsze, tak? Tutaj Macedończyka. A wiem, że to nie jest Macedończyk, tylko to jest książę Macedonii. Ale no, książę Macedonii tak już ma. I co? Chciałem zauważyć, czy już zostało mało pocisków, kurna, tylko 8. Tak, tylko przy okazji. Target tutaj jest zdjęty. T29 tutaj pusznęło KW3, bez sensu kompletnie. Tylko stracił HP. KW3 jest bardzo ciężkie, przez co ciężko jest go zramować. T29, które jest. T29, która jest lżejsza. KW3 tutaj bardzo ładnie robi zatarcze, kiedy Książę Macedonii sobie nabija damage. Znaczy, no, zbiera damage, bo jest to zbieranie damage, tak? Takie życie KW3. Po prostu tutaj nasz gracz bardzo dobrze wykorzystuje atuty swojego czołgu. Więc, sam na 4 czołgi, KW1 jest gdzieś cholernie w dupie, bez sensu, pojechał, kurna, nic nie robi. Sam tutaj sobie musi radzić całe życie i tutaj radzi sobie, mimo wszystko, że sam całkiem nieźle. Do tego jeszcze Kramer przyjechał, zobaczcie, jak to wygląda sytuacja, 3 na 1, ja nie wiem, czego oni się boją, kurde, czego oni się boją, nie mam pojęcia. Wiem jedno, kurna, popełniałem użyciowy błąd, że nie wyjeżdżają w tej chwili, kiedy jeden strzał maksymalnie może oddać ISU. Tutaj Katek jeszcze za 0 trafia, w jarzmo działa, o tym mówiłem. KWDNS w końcu przebudził się, ni stąd ni zowąd objawia się jego pesteczka, która niszczy Carnarvona. Tutaj jeszcze strzela w Tigera 2, trakuje go, wali za 100 damage'a. I tutaj pestka piękna za 731. Spędzimy tutaj coś. Dobra. Chyba mi komar ugryzł. Ale nie no, komarów chyba nie ma o tej porze roku. Zimę są komary? Nie, nie ma chyba. Dobra. Nieważne. Tiger 2 zniszczony i został już tylko Is 2. I tutaj historia jest dość prosta. On jest na kapie, na awku. Więc to przyspieszę. No i tutaj już jak widzimy. Nie przyspieszyłem, od razu przeskoczyłem takim efektem w programie do obróbki. No i co? Tutaj IS-2 już na muszce przyszykowany, aczkolwiek chciałem zauważyć, że jest ta jedna peska graczowi Prince of Macedon i KWDNS tutaj failuje. No i zastanawia się, co zrobić, czy strzelić, czy poczekać i zrobić sobie 9. killa. Decyduje, że poczeka. Ale kurde, KWDNS zamiast oflankować go, dalej wali w przód, jakby no, kompletnie bez sensu, prawda? I tutaj jest operacja pod tytułem, kurna, próbuję zabić czołg, ale nie ogarniam, że on jest na awku. On myśli, to jest jakiś bot, czy co? Nie wiem. Może obaj są botami, kurde. Tutaj jest dość dziwna próba rama. I powiem szczerze, że to mogło się skończyć śmiercią. A nie wiem, czy ten KWDN go zabił przez te 3 minuty. Zobaczcie, on tutaj go ramuje. Nie wali, celuje. I trakuje go. Niesamowite. Ma czołg na awku, bokiem, tyłem. On strzela w kąskę, wali mu w drugą kąskę, kurde. Nie wiem, czy on wie, że tutaj już kolega ma. On myśli, że ma peskę ISU, ale wydaje mi się, że albo chce mu zostawić go po prostu, ale on chyba wie, że T29
tyle damage nie robili, su, nie wiem, jaki jest tutaj, jak tu, jaki to jest plan, o co tu chodzi, kurde, w tym całym bagnie. Wiem tylko jedno, tutaj znowu jest próba ramu. I w końcu Cowboy Denis się obudziło, w końcu wie, że może czas zacząć robić damage, bo coś się nie wygląda na to, żeby Isu kończyło go. Tutaj go jeszcze ramuje. Przyspieszy to, bo to jest w ogóle, no, no paranoja, kurna, no. Ciężko inaczej to określić. What are you doing? No i tutaj w końcu Cowboy Denis zabija Isę 2. Masakrycznie trudne zadanie, koleś na awku, a biją się... Bije się ten Cowboy Denis, no bo jednak rozumie Isu, który chciał go skończyć, żeby mieć killa 9. Aczkolwiek z drugiej strony, no nie rozumie tego, po co kurna ten Cowboy Denis tyle się bawił z nim. Może nawet jak chciał wstawić killa po koleżeńsku, to chyba wie, że nie ma więcej, kurde... Znaczy, jedna rzecz, mógł napisać, że już nie ma amunicji, albo że chce go tylko dokończyć, Isu, to jest jedna sprawa, ale... Jeżeli Cowboy Denis nie dostał żadnej informacji, powinien go po prostu zabić, tak? Albo obić go chociaż do tych 700-600 HP. No więc to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o bitwę. Teraz zobaczymy tylko wynik jeszcze i kończymy. Okej, okay, jesteśmy już na pulpicie. Wynik gracza Książę Macedonii. 3333 expa z premką by było 112 tysięcy kasy, tak jest 2222 bez premki i 75 tysięcy kasy bez premki. Damage to 9635, 8 killi, tutaj mamy kasę, jaka byłaby zarobiona bez golda na premce, ile bez premki zarobione, expik, damage, po spocie, przyjęty damage, strzały, więc no niestety Isu ma tylko 20 strzałów, wszystkie wystrzelił i tak, takie życie, taka sytuacja, po prostu zabrakło tych pestek. To jest najwyższy exp, jaki dostał ten gracz w grze, więc tyle ode mnie. Chcę zauważyć jedną rzecz, że teraz będę pokazał nie tyle co fajne expy na czołgach, tylko fajne akcje. Mam nadzieję, że to będzie fajne i to już od dwóch bitew przynajmniej prowadzę, a staram się od dawna, więc taka mała uwaga i tyle. Dziękuję za uwagę, cześć.